Hotokej Hibach. Czym dla Pani jest szczęście? Szczęście. Podróżowanie po świecie. Te podróże, no, prość sveto. Sveto. Dobra, takiego to na bardzo delikatnego... Ebol. Dobra, to na wróżeniu, ale już teraz jest ale scena po wróżeniu. Misja Romów na świecie, to, że tak to ujmę, to jest rodzina. Romowie są na świecie po to, żeby podróżować i pokazywać właśnie to, że rodzina. Że rodzina to jest ich celem w życiu. Niektóre ludzie takie niedobre byli, niektóre dobre, jak jeździliśmy po lasach. Litowali się nad dzieciaczkami małymi, a niektóre też byli wstrętne. To i teraz to jest, Pani, to samo. W sklepach na przykład jestem radzie, bo jest tutaj taka fajna żabka, która w ogóle Romów nie obsługuje. I mówi, Pan jest Romem? Tak, to proszę wyjść, bo ja Pana nie będę obsługiwała. Staramy się, żeby pokazać narodowi znowu, naszemu narodowi, w którym żyjemy, w tym narodzie, w tym kraju, że my potrafimy też coś robić, choćby chodzić do szkoły, komponować, uczyć się, występować. Rom kolorowy i radość, ktoś napisał. My jesteśmy kolorowi, jesteśmy radośni, to prawda. Dekretem Gomułki osiedlono nas w 64 roku, wbrew naszej woli. Szkoła była wtedy ciężkim przeżyciem. Moim rówieśnikom przeszkadzał kolor skóry, zapach, ubiór. Czuję się Polakiem, jak będę reprezentował Polskę na festiwalu na przykład gdzieś, to jestem Polakiem całe życie. Jestem Polakiem, ale romskiej narodowości. Jestem wtedy dumny, że reprezentuję Polskę.